dobry, tradycyjnie jak co roku z biurem podróży Pieszczany Tour przyjechaliśmy w tym roku do Rumunii. Znajdujemy się w miejscowości Sinaia i przy zamku Peleș, letnia siedziba królów rumuńskich. Czekamy na bilety. Okolice przepiękne. Karpaty rumuńskie, szczyty powyżej 2500 metrów. Zamek, prawdziwa perła architektury. Trochę tak na modłę szwajcarską. I nasza grupa ze Słowacji. Zamkowy dziedziniec. Coś wspaniałego. Będziemy chcieli na hodowiski? Tady, tady są. Jeszcze zamku. Sala rycerska. Zbiory broni. Kolejna komnata zamku, przepięknym stropem chyba z orzechowego drzewa. A teraz znajdujemy się w bibliotece. Znowu przepiękny strop. Stare woluminy. Thank you.
Jeszcze jeden rzut na tą salę ze złoconym stropem. Kolejna komnata. To wnętrze salonu tureckiego. Tak siedziało się na poduszkach. Coś wspaniałego. Tu sala francuska. Możni tego świata radzili przy dużym stole. Przepiękny korytarz. To mini teatr na zamku. Ale jakie małe jawisko. Ano, ale krasne. Na szybkawać. Nie sufler. Jak sa tam zmestil. Jeszcze troszkę ujęć z korytarza i z holu. Sinaja Monastyr na dziedzińcu. Muzeum. Dziedziniec monastyru. Klasztor. Ale buta się zle, no nic, no le... Da, le mai noi e să pe urmă care buta butu de zveți, da, de o parte nu mai și. Bătrânese. Într un an am dat toate de o parte și am ați renoi tot ați. Tot am fost nou de început. Asta chiar le-am acum spus în vreo trei ani.
Iliacu. Păi l-a trimis la dumneavoastră, dar nu știu. Cine mai e decât lui Iliac? Dzisiaj zwiedzamy Brasov, miasto w Rumunii, w regionie Transylwania, założone w 1211 roku przez żołnierzy, przepraszam, rycerzy niemieckich, w barwnej architekturze. Przed nami czarny kościół i dominuje architektura niemiecka. To rynek w Braszowie. Przed nami ratusz. Cerkiew prawosławna, już o stylu bizantyjskim. Znalazłem tu też dwa kościoły katolickie. Pomiędzy szczytami rumuńskich Karpat leży Brasów. Mała taka panoramka spod wzgórza. Gdyby nie robili okresowej kontroli kolejki, wyjechalibyśmy na górę i stamtąd byłaby widoczna panorama. No niestety. Teraz znajdujemy się na zamku Vlada Palownika, czyli Drakuli. Oczywiście zamek miał więcej właścicieli, ale między innymi należał swego czasu do Vlada Palownika, który tu panował na tych ziemiach w Transylwanii. Nasza grupa w górę na galerii. Zamek Bran, z zewnątrz wybudowany na skalę. Muszę stwierdzić, że Rumunia jest naprawdę pięknym krajem. Gdzie nasza grupa?
pięknie wybudowany na skalę zamek. Panorama wokół zamku. Miejscowość Bram. A to skansen, przykład rumuńskiej wioski. Ten budyneczek to była tkalnia. Tu dalej był tartak wodny, a tam dalej obejścia gospodarskie. Z tyłu Karpaty majaczą w śniegu jeszcze. No dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza. Z drogi 5 minut dla fotografa. Widok na Braszów, ale wszystko w mgle. Miasto otoczone Karpatami rumuńskimi. My udajemy się do kopalni soli i potem takiego innego miasta wpisanego na listę UNESCO. Nasi kierowcy. Także w XIII wieku, w 1211 roku przybyli tu w rejon Karpatów rumuńskich rycerze niemieccy i zbudowali miasto Braszów. Z okna autokaru rumuńskie krajobrazy. Oddali Karpaty, pokryte śniegiem jeszcze.
Salina Turda, wejście do kopalni i okoliczne wzgórza. A to wejście do kopalni soli. Prosim, prosim. Chodźcie po jednej stronie. Na pamiątku wideo. Wideo na pamiątku. I wchodzimy do sztolni. I znajdujemy się w podziemiach kopalni soli. Stare urządzenia, które służyły do transportu na powierzchnię solnego urobku. Tu jest makieta wykonana, jak właśnie wyglądało wydobywanie tej soli z podziemi kopalni. Schodzimy coraz niżej. Dosyć strome te schody prowadzą dosyć głęboko. Nataczam. Znajdujemy się na galerii potężnej komory wyrąbanej dawno, dawno temu. Ile tysięcy ton soli wydobyto na powierzchni. Na dół pojedziemy windą. Tak, tak, 7 osób do windy. No, to w tym to lepiej zjademy tam. No, poczekaj, przejdę tu jeszcze po tej galerii. No coś wspaniałego ta kopalnia soli Salina Turda w Rumunii. Proszę, a tam korytarz wyrąbany. Można też i schodkami zejść w dół. Tutaj myślę, że poczekamy na windę. Oh, I'm supposed to get yes, out? Yes, somebody. Yes, please. Overload. Okay. Overload. It's not good for your. That was funny. It's no, not you couldn't. That was yes. Really. It happened to me the other day. Yeah, sorry. Ruszamy w dół. C'est moi qui prends la place pour deux.
Ça va pas. Si j'y tombe, ça fait mal, baby. Non, mais c'est. Un poziom zero. A tu czekają na nas różne atrakcje. Kto bogatemu zabroni? No coś wspaniałego. Komora niesamowita. A tu jeszcze chyba w dół, żeby popatrzeć. Proszę, jezioro. Podziemne jezioro, gdzie można pływać łódkami. Jeszcze nie mamy spolu fotków, pijmy. Jak sam odkrywa. Trzeba na dół zejść. No niesamowite wrażenie. Stoły bilardowe, tam z tyłu teatr, taka winda, która się kręci, czy karuzela, o, która się kręci w tej komorze, w tej sztolni. Coś wspaniałego. I winda już wywozi turystów. I zeszliśmy na najniższy poziom tej kopalni soli. Na dole jeziorko. Tutaj, ale niezbyt głębokie. Można łodzią popływać. I za tak nawzajem. Ale ile metrów znajdujemy się pod ziemią? Tego nie wiem. Jakie echo, echo. Flaga Rumunii w środku.
Vivian Otočca. Video z kopalni soli. Kapliczka w kopalni soli. Fantazyjnie zrobione schody drewna. Moment. Narzędzia używane w kopalni. To tu było, to koło, to samo. Tak, tak, ale filmuję. Koło linowe. Jeszcze przejdziemy tu. Młodzież ogląda eksponaty kopalniane. Na dole waga do ważenia soli, lampki górnicze, ta już elektryczna, nowocześniejsza, jeszcze jakieś inne gwoździe. Korytarz prowadzący do wyjścia. Tu takie info. A drugi korytarz liczy 771 metrów. Tędy można zejść do tego najniższego poziomu. I żegnamy kopalnię. Pod wieczór przyjechaliśmy do miasta Alba Iulia, takiego duchowego centrum Transylwanii. Teraz będziemy wchodzić do starej części miasta, która jest wpisana na listę UNESCO. A to, co widzimy, to są mury obronne, które kiedyś zabezpieczały miasto przed najazdem Turków. Tu następowały koronacje książąt, później królów rumuńskich i tu została ogłoszona Republika Rumuńska, w tym właśnie mieście Alba Iulia. Miasto wpisane na listę UNESCO. Znajdujemy się w cerkwi, gdzie byli koronowani królowie rumuńscy. Tu jest królowa Maria i król Ferdynand. Freski ich są na ścianach. Ikonostas, najświętsze miejsce w cerkwi.
Obejście cerkwi, krużganki. I nasza grupa. Dalsza część Starego Miasta, Alba Iulia. I panorama miasta Alba Iulia. Znajdujemy się za murami obronnymi. Teraz je tu widać w całej okazałości. Tu brama główna ze zwodzonym mostem. Na pamiątku czy fortyfikacje bo Europy w Remu. Bez zapatrzenia się jak mój kozłaki ze mną.